Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Zgodnie z obietnicą dzisiaj filmik albumowy. Jak widzicie, mam przed sobą album dziecięcy z kolekcji, którą pewnie już znacie, od Scrap Boys Słodkie Dzieciństwo. Album ma formę książki, zawiera dwa takie panele, to jest mój pomysł, są one dość mocno rozbudowane. Album pomieści minimum 60 zdjęć. I tak na okładce mamy tekturkę z napisem Nasz Skarb. I za rameczką mamy grafikę z tym słodkim króliczkiem. Mamy również takie bardzo, bardzo drobne cekinki. Mamy również zawieszkę z różnych koralików. Tutaj mamy płótno typu kłaczek w kolorze beżowym i tył albumu. I pokażę Wam, jak prezentuje się ten album w środku. Odwiązujemy wstążkę i mamy tutaj takie dwa główne panele, lewy i prawy. Zaczniemy sobie od panelu lewego i mamy tu pierwszą część, rameczka z wykrojnika, miejsce na zdjęcie. Można je sobie wkleić na przykład na odwrocie lub na froncie. Mamy tutaj też napisy pasujące do właśnie wieku dziecięcego. Otwieramy sobie najpierw w lewą stronę i tak, mamy tutaj pierwszy elemencik pop-up. Tu wystarczy do tych kwadracików dociąć sobie zdjęcie i będzie to fajnie wyglądać. Mamy tutaj z prawej strony kieszonkę, mata na zdjęcie, to akurat zdjęcie 10x15. Zawsze bądź sobą, taki podpis. To otwieramy sobie jeszcze raz. I tu miejsce na zdjęcie. Te elementy oczywiście są niepodklejone do końca, żeby swobodnie można było zdjęcie wkleić. I tu mamy już kieszonki. Kieszonki z matami na zdjęcia 9x13. Mamy tu również tag. W tej kolekcji jest bardzo dużo tagów i kilka z nich wykorzystałam w albumie. Tą część sobie zamykamy, a otwieramy kolejną. W ten sposób. I tu mamy otwieranie za pomocą takiego kwiatuszka. I tu mamy jeszcze klapki z miejscem na zdjęcia w formacie 7,5x10, a więc jest to połowa zdjęcia 10x15. Tutaj zmieszczą się po 3 zdjęcia do tych klapeczek. Oczywiście, jeśli ktoś ma ochotę, tutaj również może wkleić sobie zdjęcie. Jeśli nie chcecie zakrywać tych pięknych grafik, oczywiście nie musicie. Kolejna strona to klapeczki, góra i dół, tutaj miejsce na zdjęcia 9x13, a tu miejsce na większe zdjęcie bądź dwa mniejsze. To otwieramy sobie jeszcze raz i mamy boczną kieszonkę z matami, z tagiem, tym razem mamy tutaj uroczą myszkę. A tu mamy taki poziomy belly band i książeczka do wyklejenia zdjęciami. I podpis lubię tu być. I ten panel sobie zamykamy. A przechodzimy do panelu prawego. Pewnego razu. I tak, tutaj mamy wiązanie na sznureczek. I tu sobie tak zaplanowałam taką kieszonkę. Ona jest dość pojemna. I tutaj można sobie włożyć jakieś pamiątki z dzieciństwa. Może jakiś rysunek, może jakąś karteczkę. No, coś, co tutaj fajnie będzie też pasować w albumie. Można również włożyć sobie zdjęcia luzem. Wtedy takich zdjęć wejdzie tutaj z 5, 10, ile macie ochotę. Otwieramy sobie tą stronę. I tu mamy taką śliczną rameczkę z folii. Akuku, podpis. I tu wklejamy sobie zdjęcie, na przykład tutaj na odwrocie. Tu tylko trzeba dociąć sobie takie zdjęcie. I będzie w tej ramerce z kwiatuszków tutaj pięknie widoczne. Kolejna strona, tutaj mamy elemencik pop-up. Podpis sama słodycz. I tu mamy taką harmonijkę rozkładaną z miejscem na 5 zdjęć. Tutaj oczywiście też można wkleić zdjęcie. Wszystko nam się trzyma na magnesach. Kolejna strona. Tutaj mamy miejsce na dwa zdjęcia. Podpis szybko rosnę.
taka prosta strona, ale bardzo ładna. Dalej otwieramy sobie w tą stronę i mamy tu kolejny elemencik pop-up. Mamy tutaj domek myszki, mamy też liska i króliczka. A tutaj jest dużo miejsca na zdjęcie. Można sobie je tak przykleić pod kątem, żeby to fajnie nam się tutaj zgrywało. A to sobie zamykamy i otwieramy teraz w tą stronę. Tu jest w tym albumie dużo schowków, dużo dość się dzieje, ale myślę, że właśnie to ma też swój taki urok. Tu mamy klapeczki we wszystkie strony do wyklejenia zdjęciami, tutaj w środek również. Tutaj mamy z kolei kieszonkę, maty na zdjęcia, kolejny tak. Mimo, że to jest mój drugi album z tej kolekcji, to powiem Wam, że naprawdę bardzo przyjemnie się z nią pracuje. Bardzo jest taka urokliwa. Zabawa to ciężka praca, taki mamy tu podpis. I tutaj otwieramy sobie w tą stronę. I co tu mamy? Tu mamy taką książeczkę na magnesik z miejscem na zdjęcia 7,5 na 10. Można ją sobie tutaj przyłożyć, bądź tutaj. Tu i tu się będzie dobrze trzymać, bo tu są magnesy, a tu mamy taki mały wodospadzik, też na mniejsze zdjęcia. Tu zmieści tych zdjęć się całkiem sporo. To możemy sobie przełożyć, jak chcemy. A tu już mamy taki belly band, tym razem klasyczny w pionie i maty na zdjęcia. I jak chcemy, możemy tutaj sobie umieścić. I zamykamy. W tym albumie jest dość dużo takich skrytek. Mam nadzieję, że jest przez to taki bardzo ciekawy. Album mieści minimum 60 zdjęć, więc mimo w sumie niewielkich rozmiarów jest naprawdę całkiem pojemny. Mam nadzieję, że się Wam podoba. Jeżeli tak, to dajcie mi łapkę w górę, napiszcie jakiś komentarz, będzie mi naprawdę bardzo miło. Serdecznie wszystkich pozdrawiam. Mała zapowiedź, za tydzień wpadnie taki krótki filmik kartkowy, także też coś nowego chciałabym Wam pokazać. A na dzisiaj to już wszystko. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam serdecznie. Pa!